Serdecznie późną sobotnią wieczorową porą, a dzisiaj małe kontrolne wideo dotyczące tabletu Samsung Galaxy Tab 3, a dokładnie model GT P520, który jest bliźniaczym modelem tabletu GT P520. Z taką oto różnicą, że GT P520 posiada wejście na kartę SIM, a 520 nie. Standardowo wjechała sobie nakładeczka Lina GOS Android 7. Wszystko lepiej zaczęło chodzić. Klientka nie miała jakichś specjalnych uwag co do zainstalowanych aplikacji, więc zaktualizowałem tylko sklep Play. Tak to wygląda mniej więcej w dzisiejszym króciutkim wideo. Tararira. Oczywiście przypominam, że zajmuję się czymś takim również na innych tabletach, więc jeżeli ktoś tam jakiś stary tablecik ma, a chciałby sobie pohulać na Netflixie lub YouTubie, no to może podrzucić albo podesłać. Ogarnę takie sprawy. O. Tak to wygląda. Fik. I tyle w temacie. Miłego.